Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym zgromadzeniu. Chcemy zacząć od Psalmu 32. Jeżeli macie Słowo Boże przed sobą, otwórzcie. Psalm 32. Psalm Dawida, pieśń pouczająca. Szczęśliwy ten, komu przebaczono występek, komu grzech zakryto. Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje nieprawości i w którego duchu nie ma podstępu. Gdy milczałem, moje kości schły od moich całodziennych narzekań. We dnie i w nocy bowiem ciążyła na mnie Twoja ręka. Usychałem, jak podczas letniej suszy, Sela. Wyznałem Ci swój grzech i nie kryłem mojej nieprawości. Powiedziałem, wyznam moje występki Panu, a Ty przebaczyłeś nieprawości mego grzechu, Sela. Dlatego do Ciebie będzie się modlił każdy pobożny w czasie, gdy można Cię znaleźć. Nawet w czasie powodzi wielkich wód, one go nie dosięgną. Ty jesteś moim schronieniem, zachowasz mnie od ucisku. Otaczasz mnie pieśniami wybawienia, Sela. Pouczę Cię i nauczę Cię drogi, którą masz kroczyć, poprowadzę Cię swoim okiem. Nie bądźcie bezrozumni jak koni czy jak muł, których pyski trzeba okiełzać uzdą i wędzidłem, aby się na Ciebie nie porywały. Wiele cierpień spada na niegodziwego, lecz ufającego Panu otoczy miłosierdzie. Weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi. Wykrzykujcie radośnie wszyscy prawego serca. Psalmista Dawid wiele mówi o szczęściu, ale nie o takim szczęściu, które nas otacza. Nie o szczęściu posiadanych dóbr, nie o szczęściu z powodzenia w naszej pracy, nie o szczęściu z naszych sukcesów. Psalmista Dawid w wersecie 5 mówi o szczęściu z powodu przebaczenia jego grzechu. Spotykamy się dzisiaj, drodzy bracia i siostry, z powodu tego, że jesteśmy szczęśliwi, tak jak ten psalm mówi. I możemy powiedzieć za Dawidem, szczęśliwy ten, komu przebaczono występek. Jesteśmy szczęśliwi, ponieważ przebaczono nam występek. Jesteśmy szczęśliwi, ponieważ przebaczono nam wiele występków. Przebaczono nam wiele grzechów. Dlatego, że przyszliśmy i dlatego, że Pan nasz przebaczył nam nasze grzechy z powodu wyznania tych grzechów, tak jak u psalmisty. I psalmista dalej w wersecie 10 pisze, mówi, lecz ufającego Panu otoczy miłosierdzie. Dostąpiliśmy niesamowitego miłosierdzia. Pan Bóg, który okazał nam wielką miłość, ale nie tylko w postaci słów, ale w postaci praktycznego miłosierdzia, posłał Pana Jezusa, który zgładził nasze grzechy, umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Dlatego dzisiaj w tej pierwszej części będziemy chcieli skupić się na cieszeniu się, radowaniu się z tego, co Pan nam dał i będziemy chcieli Go za to wysławiać i uwielbiać. Dlatego werset 11 pisze, weselcie się w Panu i radujcie się, sprawiedliwi. Wykrzykujcie radośnie wszyscy prawego serca. I w tej pierwszej części będziemy chcieli wykrzykiwać, będziemy chcieli śpiewać, będziemy chcieli radować się, modlić się do naszego Pana, oddając Mu chwałę i cześć za to, co zrobił dla nas. Ale też werset 8 pisze, i na tym chcielibyśmy skupić tą drugą część, pouczę Cię i nauczę Cię drogi, którą masz kroczyć, poprowadzę Cię swoim okiem. I ten werset z tego psalmu kojarzy mi się z wersetem, który jest zawarty w drugim liście do Tymoteusza, 3 rozdział i 16 wers. Całe pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do ostrofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany. I chcemy pod wpływem natchnionego Słowa Bożego nadstawić swoich
uszu i być gotowi do tego, aby to słowo nas nauczało, strofowało, poprawiało i wychowywało w sprawiedliwości. Być może wielu z was będzie słuchało tego słowa albo tego całego dzisiejszego spotkania przy różnych czynnościach, ale zachęcam do tego, aby usiąść tak jak Maria przy stopach Pana Jezusa i wsłuchać się w to, co będzie brat Krzysiu mówił przez Słowo Boże do nas. Zapraszam do uwielbienia naszego Pana. Dobry plan mnie jest. Wiem, że Ojciec o mnie troszczy się. On
Zerło z trzciny do rąk mu podali. Na kolana padając szyderczo nań tak: pozdrowiony bądź królu, wołali. Na kolana padając szyderczo nań tak: pozdrowiony bądź królu, wołali. Zawiązano mu oczy i bito go w twarz. Kolce z ciernia wbijały się w czoło. Chociaż bardzo już był umęczony, lecz bez granic ból duszy zwiększało mu to, że od ludzi był tak odrzucony, lecz bez granic ból duszy zwiększało. Przemieniem Pan padł wyczerpany. To za Ciebie, mój bracie, on hańbę tę zniósł, by w nim żywot Ci wieczny był dany. To za Ciebie. Cześć. Nazywam się Robert i chciałem powiedzieć krótkie świadectwo, jak poznałem Pana Jezusa.
Jestem mężem i ojcem piątki córek. Przygoda, która stała się w moim życiu, kiedy poznałem Pana Jezusa, to jest okres 7 lat do tyłu. Zanim Chrystus stał się moim Panem i Zbawicielem, pamiętam gdzieś okres 6-7 lat, kiedy moi rodzice wskazywali mi zawsze na Boga. Wychowałem się w rodzinie pełnej miłości. Rodzice zawsze wskazywali mi na Chrystusa. Ale tak ten okres może zaniknął w wieku 13-14 lat. Przez ten okres to, co mnie interesowało, to sport, rozrywka. I gdzieś wiek 19 lat zaczęło mnie interesować to, co świat proponuje człowiekowi. Dyskoteki, alkohol, to poznawałem w różnym stopniu. Kiedy miałem 25 lat, poznałem moją obecną żonę. Weszliśmy w związek małżeński. I w tym czasie rozkręcałem moje różne umiejętności, które poznawałem w okresie dojrzewania. Alkohol. Poznałem również świat narkotyków. Poznałem wiele złych rzeczy, które towarzyszyły mi w tamtym czasie. Popadałem w różnego rodzaju skrajności, jak gry komputerowe. Potrafiłem przesiedzieć pod wpływem narkotyków parę dni przed komputerem. Jeśli tak pamiętam, okres przed 30. Wpadłem już w taki alkoholizm, że ostatnie pół roku upiłem się około 9 piwami dziennie. I tak rozkręcałem swoje życie, myśląc o tym, jak będzie dalej. Doszedłem do wniosku, że tak naprawdę nie jestem w stanie się uwolnić od alkoholu, od tych rzeczy, które mnie tak mocno związały, że po prostu tak życie musi wyglądać. Przyjąłem zasadę tego świata, że facet powinien się napić, powinien mieć jakieś dziewczyny dookoła i tak w ten sposób prowadzić swoje życie. Ale jedna myśl, którą rodzice moi zaszczepili we mnie jako małym dziecku, przypomniała mi się po 30 latach stąpania po ziemi, a mianowicie, że jest ktoś, kto mnie stworzył, ktoś, kto umarł za moje grzechy. W życiu byłem osobą religijną. To pokazywało moją obudę życia. Jedno wyznawałem, a drugie robiłem. I tak do momentu, kiedy zacząłem zadawać pytanie Panu Bogu. Chodząc do kościoła, siadałem coraz bliżej. I pamiętam, jakieś może 2 miesiące przed moim nawróceniem, siedziałem w pierwszej ławce i patrzyłem na obraz, na osobę, która przedstawiała Pana Jezusa. I miałem takie ogromne pragnienie, żeby Go poznać. Wtedy jeszcze tego nie rozumiałem. Przyszedłem do domu i na swojej drodze jeszcze parę dni szybciej spotkałem znajomego, który zadał mi nurtujące pytanie. Czy wierzę w coś takiego jak czyściec? Będąc przekonany o tym, że po śmierci będę musiał odpracować swoje grzechy, to był mój plan B, że w modlitwach Panu Bogu opowiadałem różne rzeczy i mówiłem, że to wszystkie złe rzeczy, jestem ich świadom, przepraszam Go za to, ale odrobię to w czystym. I przez to zacząłem drążyć różnego rodzaju tematy. Do tego momentu, kiedy sięgnąłem po
Biblię, którą otrzymałem na pierwszej Komunii Świętej. I tam Pan Bóg sprawił, że otwarłem tekst, który chcę przeczytać. Jest to Apokalipsa Świętego Jana, 20 rozdział od 11 wersetu. I brzmiało to tak. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którym obliczem pierzchała ziemia i niebo i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem i księgi zostały otwarte. Również inna księga, księga żywota, została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodne z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali i byli osądzeni każdy według swoich uczynków. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. Jeśli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Po przeczytaniu tego tekstu ja tak bardzo pragnąłem zobaczyć, gdzie jest moje miejsce i miejsce oczyszczenia po śmierci. Nie zobaczyłem go. Widziałem tylko, że zasługuję przez swoje postępowanie na śmierć, na piekło, na oddzielenie od Pana Boga. Pamiętam ten dzień, siedziałem w fotelu i tak przestraszyłem się, że ja się po prostu nawróciłem. Nie rozumiałem wtedy jeszcze tego stanu. Efektem tego było to, że następny dzień wstałem i coś było innego w moim życiu. Poszedłem do pracy. Na co dzień bardzo dużo używałem wulgaryzmów. I kiedy próbowałem je następnego dnia wypowiedzieć w jakiś niewytłumaczalny sposób, nie potrafiłem, kiedy wypowiedziałem jakiekolwiek przekleństwo, próbowałem wypowiedzieć, nagle jakby gwoździe w uszach wskakiwały. Wszystko mnie przerażało. Nagle wszyscy zaczynali wypowiadać imię Pana Boga nadaremno, na co nigdy nie zwracałem uwagi. Ale dalej nie wiedziałem, o co chodzi. Prowadziłem też jeszcze przed tym czasem obłudne życie. Walczyłem z pornografią. I pierwsze, co zrobiłem, następnego dnia przyjechałem i tak zwaną kolekcję złych rzeczy od razu skasowałem. Nie wiedziałem o tym, że ja myślałem, że muszę zacząć dobrze postępować. Zacząłem swoich wrogów, nieprzyjaciół kochać. Nie rozumiałem tego, tych, którzy mi krzywdę wyrządzili. Ja nagle miałem dla nich przebaczenie. Nie rozumiałem swojego stanu w żaden sposób. Kiedy podzieliłem się z moją żoną tym, na początku mi nie uwierzyła. Ale po tygodniu obserwacji stwierdziła, próbowała tak jak ja. Pan Bóg zabrał mi przeklinanie. Rzeczy, które mnie ciągły, jak narkotyki, nagle odeszły. Ale jeszcze w międzyczasie był alkohol. I tak zafascynowałem się Słowem Bożym, że przeczytałem pewnego dnia, że cokolwiek poprosisz Boga z wiarą, to ci to da. I pomyślałem o moim nałogu alkoholów, że może poproszę Pana Boga. Poszłem w miejsce, gdzie upijałem się, a to była piwnica domu, który wynajmuję. I tam z takim przekonaniem poszedłem prosić Pana Boga o to, żeby zabrał mi alkohol. Nie zdążyłem poprosić Pana Boga, miałem to tylko na myśli. I w pewnym momencie poczułem niesamowitą, wyzwalającą moc, która w jednym momencie zabrała mój nałóg alkoholu. Nie potrafiłem tego w żaden sposób wytłumaczyć. Dzisiaj nie potrafię tego wytłumaczyć, ale zobaczyłem, że to, co czytam w Bożym Słowie, to jest autentyczne w praktyce. I Pan Bóg przyszedł do mojego życia. Przede wszystkim uświadomił mnie o tym, że mam zbawienie dzięki osobie Jezusa Chrystusa przez czytanie Bożego Słowa. Mogę go dzisiaj doświadczać w ten sposób, że widzę jego namacalne działanie w moim życiu, w mojej rodzinie. Niesamowite jest to, że człowiek, który zanim wszedł w związek małżeński, nie chciał mieć dzieci. Dzisiaj mam 5 kochanych córek, które są bardzo cenne dla mnie i dziękuję Panu Bogu za nie, że je mam. 7 lat chodzę z Panem Bogiem i różne doświadczenia przechodzę. A to był najpiękniejszy dzień, jaki mógł stać się w moim życiu.
moja żona po 3 miesiącach walki zobaczyła innego człowieka i sama zaczęła czytać Słowo Boże. Ją również Pan Bóg przekonał o tym, że potrzebuje zbawienia. Moja żona też się nawróciła. Dziś mogę z Chrystusem prowadzić piękne życie. Ono nie jest usłane różami. Różnego rodzaju trudne doświadczenia przechodzę, jak każdy z nas, każdego dnia. Ale jedno, co mogę powiedzieć, to tak jak Daniel, który był w piecu ognistym i był tam też Pan Jezus, tak widzę w tych wszystkich sytuacjach w moim osobistym życiu, że Pan Bóg jest w tych trudnych sytuacjach ze mną. Również jest w tych radosnych. I jest niesamowite to w moim życiu, w moim odmienionym życiu przez Chrystusa, że społeczność z Nim jest bardzo przyjemna. Jest po prostu balsamem w moim życiu. I dlatego, ty, który mnie słuchasz, zachęcam cię do tego, żebyś wołał do Pana. Bo obojętnie w jakiej sytuacji jesteś, Chrystus jest obecny dzisiaj. On umarł i zmartwychwstał i żyje na 100%. Tylko to zależy od ciebie, czy w to uwierzysz, czy zaprosisz go do swojego życia. I z jakimikolwiek borykasz się problemami, jeśli on do ciebie przyjdzie w osobie Ducha Świętego, na pewno przekona cię i wszystko opowie ci to, co ma dla ciebie, bo Bóg cię kocha i Bóg umarł i za mnie, i za ciebie. Ci, których odkupił Pan, z radosnym śpiewem wkroczą w niebo, a szczęście, co wiecznie trwa, wciąż będzie przy nich stać. Ci, których odkupił Pan, z radosnym śpiewem wkroczą w niebo, a szczęście, co wiecznie trwa, wciąż będzie przy nich stać. Osiągnął śpiewem wkroczył w niebo, a szczęście, co wiecznie trwa, wciąż będzie przy nich stać. Ci, których odkupił Pan, z radosnym śpiewem wkroczył w niebo, a szczęście, co wiecznie trwa, wciąż będzie przy nich stać. Osiągnął śpiewem wkroczył w niebo, a szczęście, co wiecznie trwa, wciąż będzie przy nich stać. Żyjemy w takim czasie, że miotami jesteśmy przez mnóstwo różnych wieści. Żyjemy w okresie pandemii. Ostatnio trwamy w modlitwach, w intencji tych osób, które spośród naszych bliskich zachorowały. Jest to czas dziwny, wyjątkowy. Wielu z nas nie pamięta takich czasów. Ale jedno jest pewne. Słowo Boże na każdy czas ma przesłanie, które jest aktualne i w którym można odnaleźć receptę na to, w jaki sposób żyć, a mówiąc inaczej, w jaki sposób toczyć duchową walkę. Ponieważ my jako słudzy Boży jesteśmy w permanentnej duchowej walce. I to zarówno z własną cielesnością. Jesteśmy w walce z tym otaczającym nas światem, jego medialną nagonką. Czy wreszcie cała diabelska, demoniczna machina na nas oddziałuje. Paweł słusznie powiedział, że bój toczymy z nadziemskimi władzami. Ale potrzebujemy słowa, żeby w tych czasach, jak i w każdych innych, które jeszcze są przed nami,
by Słowo Boże nas kształtowało. Chcemy na rzeczywistość wokół nas spoglądać z Bożej perspektywy. Mieć ten Boży wzrok na to wszystko, co się dzieje. Dzisiaj chciałem przybliżyć fragment Bożego Słowa ze Starego Testamentu. Jest to pierwsza księga Samuela, 14 rozdział. 6 werset zawiera taką kwintesencję tego tematu, który chciałem dzisiaj omówić, wychodząc właśnie z tego tekstu. Czytamy w tym tekście tak. Jonatan powiedział do swojego giermka: chodź, podejdziemy do straży tych nieobrzezańców. Może Jahwe uczyni coś dla nas, gdyż dla Jahwe nie ma żadnej przeszkody w ocaleniu, tak przez wielu, jak i przez niewielu. Spotykamy Jonatana. Jonatan, syn króla Saula. Gdybyśmy spojrzeli na kontekst tego 14 rozdziału, to zarówno wcześniej, jak i później mamy upadek króla Saula. Upadek, jego pogrążanie się w jego brak zaufania do Boga, w jego odchodzenie od posłuszeństwa głosowi Bożemu. Jonatan jednak, jego syn, jawi się nam jako ktoś wyjątkowy, zupełnie inny niż jego ojciec. I ta historia, która tutaj się toczy, to jest historia pewnych działań wojennych między Izraelem a Filistynami. I jest jakaś sytuacja, dwa przeciwstawne obozy stoją, czekają na rozwój wypadków. No i Jonatan w tej rzeczywistości podejmuje pewne działanie. Ten 6 werset mówi, że on mówi, chodź, podejdźmy tam, zróbmy coś. Nie czekajmy z założonymi rękami. Ale żeby wejść w klimat tej historii, przeczytamy cały ten, może nie cały, ale 23 wersety 14 rozdziału, które dokładnie tą historię opisują. Pierwsza księga Samuela, 14 rozdział, pierwsze 23 wersety. Pewnego dnia rzekł Jonatan, syn Saula, do swego giermka. Chodź, przeprawmy się ku czatom filistyńskim, które są po tamtej stronie. Lecz ojcu swojemu o tym nie powiedział. Chodź, przeprawmy się. Już Jonatan ma jakiś zamysł, jakiś plan. Saul zaś przybywał na skraju Gibei pod jabłonią granatową, która stała przy klepisku, a wojowników było przy nim około 600. A Abiasz, syn Achituba, brata Ikabota, syna Pinehasa, syna Helego, kapłana pańskiego z Sylo, nosił efod wojownicy. Wojownicy zaś nie wiedzieli, że Jonatan poszedł. Otóż w pośrodku przełęczy, gdzie Jonatan szukał przejścia ku czatom filistyńskim, było z jednej i z drugiej strony urwisko, z których jedno nazywało się Boses, a drugie Senne. Jedno urwisko wznosi się stromo ku północy w stronę Michmas, a drugie ku południowi w stronę Geby. Jonatan rzekł do swojego giermka: chodź, przeprawmy się ku czatom tych nieobrzezańców. Może Pan uczyni coś dla nas, gdyż Panu nie trudno wybawić przez wielu, jak i przez niewielu. To jest ten werset, który przed chwilą przytoczyłem jeszcze z innego przykładu. Chodź, przeprawmy się. Może Pan uczyni coś. No i zobaczmy, jak ta historia toczy się dalej. Giermek odpowiedział mu: rób wszystko, co chcesz. Zwróć się gdziekolwiek ja pójdę z tobą, według twojego życzenia. Inne przykłady tu oddaję, według twojego serca. Więc Jonatan rzekł: dobrze, oto przeprawimy się ku tym mężom i pokażemy się im. Proszę sobie wyobrazić, jest dwoje ludzi, podeszli do straży filistyńskiej, chcą się im pokazać. Taka strategia z ludzkiego punktu widzenia wydaje się troszkę nierozsądna, delikatnie rzecz ujmując. Ale teraz popatrzmy, co motywowało Jonatana do podjęcia takiej heroicznej, byśmy powiedzieli, decyzji. Jeżeli zawołają na nas, stójcie, aż do was podejdziemy, będziemy stać w miejscu, nie pójdziemy ku nim.
Jeśli natomiast powiedzą, podejdźcie do nas, to podejdziemy, gdyż Pan wydał ich w nasze ręce. To będzie dla nas znakiem. Więc on opierał swoją decyzję na zaufaniu do Wszechmocnego. Jeśli będzie wolą Wszechmocnego, żeby ich dwójka coś mogła zrobić, no to tak się stanie. Prosili o znak, no i zobaczymy, jak to się toczy dalej. I pokazali się obaj czatom filistyńskim. A Filistyńczycy rzekli, oto Hebrajczycy wychodzą z nor, w których się poukrywali. Tu chciałem zwrócić uwagę, że pokazało im się dwóch, a oni już widzą Hebrajczyków wychodzących z nor. Jakąś masę zaczęli widzieć w tych dwóch osobach tylko. I odezwali się mężowie stojący na czatach do Jonatana i do jego giermka. Podejdźcie do nas, a damy wam nauczkę. Jonatan rzekł do swego giermka, chodź za mną, gdyż wydał ich Pan w ręce Izraela. Chodź za mną. Już tak zwrócę uwagę na słowa, chodź za mną i myślę, że już nam one coś będą przypominać z historii naszego Pana Jezusa. I wspinał się Jonatan na rękach i nogach. Wspinał się na rękach i nogach. To był górzysty teren. Proszę sobie wyobrazić, jaką przeprawę robili. Ręce i nogi zaangażowane były, żeby się tam przeprawiać. Coś niesamowitego. A giermek za nim. Jonatan naprzedzie, a giermek za nim. Ci zaś padali pod ciosami Jonatana, a jego giermek za nim ich dobijał. Ta pierwsza rzeź, którą sprawił Jonatan i jego giermek, objęła około 20 mężów poległych na przestrzeni mniej więcej morgi pola. I padł strach na obóz w polu i na wszystkich wojowników. Także ludzi z czatów i łupieżców ogarnął lęk. W dodatku trzęsienie ziemi, które wywołało lęk przed Bogiem. Oni szli w dwójkę, pobili około 20 ludzi i strach padł na stronę przeciwną. A jeszcze do tego trzęsienie ziemi sprawione przez Boga. Coś się zdarzyło niesamowitego, ale decyzja była Jonatana. Chodź, zróbmy coś. No i zobaczmy, co się dzieje. Ale to jeszcze nie koniec historii. A gdy wywiadowcy Saula w Gibei Beniaminowej wypatrzyli, że pospólstwo w obozie biega tu i tam i z powrotem, rzekł Saul do wojowników, którzy byli przy nim, zróbcie przegląd i zobaczcie, kto od nas odszedł. Zrobili więc przegląd i stwierdzili, że nie ma Jonatana i jego giermka. I rzekł Saul do Achiasza, sprowadź skrzynię Bożą, gdyż skrzynia Boża była wówczas u synów izraelskich. Gdy Saul jeszcze mówił z kapłanem, zgiełk w obozie filistyńskim bardzo się wzmógł. Rzekł wtedy Saul do kapłana, zaniechaj. A potem Saul i wszyscy wojownicy, którzy byli z nim, wydali okrzyk bojowy. A gdy dotarli do pola bitwy, oto tam każdy kierował miecz przeciwko drugiemu. I powstało bardzo wielkie zamieszanie, bo Hebrajczycy, którzy poprzednio stanęli po stronie Filistyńczyków i z nim byli, wyruszyli do obozu, odstąpili ich, aby stanąć po stronie Izraelitów, którzy byli z Saulem i Jonatanem. Więc ci Hebrajczycy nie wyszli z nor, jak oni się spodziewali, ale oni byli w ich szeregach i stanęli po stronie Izraela. A gdy wszyscy mężowie izraelscy, którzy się schronili w górach efraimskich, usłyszeli, że Filistyńczycy uciekają, także puścili się w pogoń za nimi w tej bitwie. I wspomógł Pan Izraela w tym dniu. Bitwa zaś przeniosła się aż pod Bet-Awen. Dwóch ludzi zaczęło pewną akcję z ludzkiego punktu widzenia, taką nierozsądną trochę, a efekt to wygrana bitwa. Ale z tej historii chcemy wyciągnąć lekcję dla siebie. Cokolwiek przedtem napisano dla naszego pouczenia. I tak jak rozpocząłem dzisiaj o tym, że jesteśmy w permanentnym duchowym boju, toczymy duchową walkę. I z tej historii, tej strategii Jonatana i postawy jego giermka możemy się wiele nauczyć.
Trzy teksty przypomnę z tego fragmentu, który przeczytałem przed chwilą. Ten szósty werset, jeszcze raz, w ten fragment mówi: chodź, podejdźmy do straży tych nieobrzezańców. Może Jahwe uczyni coś dla nas, gdyż dla Jahwe nie ma żadnej przeszkody w ocaleniu, tak przez wielu, jak i przez niewielu. To jest postawa człowieka pełnego wiary i zaufania do Boga, który patrzył nie na swoje możliwości, tylko czyim sługą jest. I to jest absolutnie uniwersalne przesłanie. My czasami możemy czuć się mali, gdzieś zaszczuci w środowisku tu czy tam, ale przecież z nami jest wszechmocny. Jeśli Bóg z nami, to kto przeciwko nam? Drugi fragment to jest 13 werset. Jonatan spinał się na rękach i nogach, a Giermek szedł za nim. Padali wrogowie przed Jonatanem, a Giermek idący za nim ich dobijał. Postawa Giermka, który był rzeczywiście posłuszny i szedł za swoim panem, za głosem tego pana, i rzeczywiście przez to, że szedł za nim, to zwycięstwo miało jeszcze większą skalę. No i 15 werset pokazuje, co jeszcze Bóg zrobił. Padł wtedy strach na obóz w polu i na wszystkich ludzi. Załoga i oddziały niszczycielskie były również przerażone. Zadrżała ziemia, wywołując strach największy. Czyli oni zrobili małą rzecz, ale ponieważ było to wolą Boga, Bóg się przyznał do tego ich działania, więc wspomógł ich w niesamowity sposób. Lekcja dla nas. Jonatan był człowiekiem wiary i czynu. Człowiekiem wiary i czynu. Nie siedział z założonymi rękami, czekając, co się tam jeszcze ewentualnie może wydarzyć. Ale zrobił coś, zaufał potędze Boga. I w majestacie, po prawicy z Bogiem swoim, któremu zaufał, poszedł, aby zwyciężać. I tak się też stało. Zróbmy coś w naszej duchowej walce. Zróbmy coś. Dlaczego Jonatan myślał, podejmijmy coś, jakąś akcję zróbmy. Więc dla nas jest to lekcja, zróbmy coś. Dzisiaj sytuacja jest taka, że sprzyja temu, żeby siedzieć, żeby nie wychodzić. Więc mamy różne możliwości, żeby w dziele pańskim zrobić coś. Co to ma być? To myślę, że zarówno ja, jak i każdy z was, kochani, którzy teraz tego słuchacie, może rozważyć w swoim sercu. Co można zrobić w tej rzeczywistości, żeby iść w tej duchowej walce, podjąć pewien trud, pewną walkę, pewien wysiłek, a wierzę, że konsekwencje pójścia w majestacie, w mocy naszego Pana może być czymś, co przerasta nasze najśmielsze oczekiwanie. Zróbmy coś w duchowej walce, w dziele ewangelizacji. A może Pan uczyni coś dla nas, tak jak to wspomniał wówczas Jonatan. A dzisiaj myślę, że my. Co mogę zrobić, żeby dzieło Pańskie posunąć naprzód? Ten tekst mówi jeszcze tak. Dla Boga nie ma żadnej przeszkody w ocaleniu tak przez wielu, jak i przez niewielu. To powiedział Jonatan. Sam swoim gierkiem postanowił pójść do wroga, który go przeważał znacząco liczebnie. Ale to jest postawa człowieka wiary, który doświadcza Bożej bliskości. Nie może podjąć takiego działania jak ktoś, kto nie żyje w bliskości ze swoim Bogiem. I to jest absolutna dla nas zachęta, pokazanie, że my zwyciężamy, kiedy jest przy nas Pan. Bez Niego nie mamy żadnych szans. Bóg potrafi patrzeć na wszystko inaczej. I my, jeśli jesteśmy blisko Pana, możemy spoglądać na rzeczywistość wokół z Bożej perspektywy. I wtedy ta sytuacja nie jawi się nam tak jakoś mrocznie i niewyraźnie. Tutaj małą dygresję zrobię. Była taka historia Elizeusza i jego sługi. Pewnie sobie przypominacie, miasteczko Dotam, otoczone przez obce wojska i drżący sługa: Panie, zginiemy, jesteśmy w beznadziejnym położeniu. A Elizeusz spojrzał na niego i powiedział: Panie, otwórz jego oczy. Kiedy Pan mu otworzył oczy, to zobaczył wokół tej miejscowości konnice, rydwany, które były gdzieś w tych niebiańskich zastępach. No i historia potoczyła się tak, że
no, w zupełnie cudowny sposób to całe wojsko zostało wzięte w niewolę. No, później zresztą wypuszczone, ale to już inna historia. Ale otwórz oczy. Chodzi o to, żeby nie koncentrować się na tych mrocznej rzeczywistości tu i teraz wokół, ale widzieć z tej duchowej perspektywy te niebiańskie Boże rydwany, to, w jaki sposób Bóg chce śpieszyć nam ze wsparciem, z pomocą, jeśli my jesteśmy blisko Niego i pragniemy coś zrobić, pójść w kierunku tym, żeby w tej duchowej walce stoczyć taki czy inny bój i zwyciężyć. Pytanie, czy ja jestem takim człowiekiem jak Jonatan, z takim zaufaniem? Komentując dzisiejsze wydarzenia, przychodzi mi na myśl psalm drugi. W psalmie drugim jest taki wątek, w którym jest powiedziane, że ludy knują coś, narody knują coś, a Pan na to patrzy z góry i śmieje się z nich. Wydaje mi się, że to jest dla nas pewna zachęta, żeby spojrzeć na to, co ludzie knują dzisiaj, jak cokolwiek to się będzie dziać, z tej Bożej perspektywy. No Bóg się z tego śmieje, bo przecież Bóg jest wszechmocny, nic się nie wymyka Jemu spod kontroli. Ale do tego potrzebna jest wiara. Pan Jezus powiedział, jeśli możesz, wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Ale kolejną cenną lekcją, jaką mamy w tej historii, to jest postawa Giermka. Na nią koniecznie chciałem zwrócić uwagę. Pójdź za mną, powiedział do niego Jonatan, a relacja mówi, że Giermek szedł za nim. Jonatan jako wódz stał na przodzie, zachęcał Giermka, by szedł za nim. I to jest właściwa postawa przywódcy. Prawdziwa postawa tego, kto przewodzi, kto stoi na przodzie, kto rzeczywiście ma być źródłem wsparcia i zachęty. Jeżeli jesteś tym, który przewodzi, to powinieneś brać wzór z Jonatana i być przykładem dla tych, których zachęcasz do określonego czynu. Jest taka ilustracja, że sznurka nie można pchać. Sznurek można ciągnąć. A gdybyście spróbowali sznurek pchać, no niestety nie uda się to. Więc to jest postawa Jonatana i postawa tych wszystkich, którzy chcą być tymi na przodzie. Myślę, że to dotyka każdego z nas, niezależnie od tego, czy jest starszym w zborze, czy jest zborownikiem, jest bratem, siostrą, jest dzieckiem, jest młodzieżą, kimkolwiek, to w jakimś sensie może być tym, który może stać na przodzie i może być tym, który zainicjuje coś i jego postawa może być zachętą dla innych. Pan Jezus bardzo często mówił, chodźcie za mną. Pójdźcie za mną. Przytoczę kilka tych wypowiedzi, żeby zobaczyć, że ta historia Jonatana i Giermka, ona jest gdzieś wprost pokazana w naszym Panu i w tym, do czego nas wzywa i zachęca. Przez to ta historia z Jonatanem i Giermkiem zyska taki nowy wymiar, chrystusowy wymiar. I przytoczę niektóre tylko wypowiedzi, w których jest to sformułowanie Pana Jezusa, pójdźcie za mną. Ewangelia Jana 1,43 i spotkał Filipa i Jezus powiedział do niego, pójdź za mną. Co z tego wynikło? Jak znamy dalszą historię, to wiemy. Inny fragment. Łukasza 5,27. Potem wyszedł, zobaczył celnika imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego, pójdź za mną. On zostawił wszystko, wstał i poszedł za nim. Ewangelia Marka 1,17. Jezus rzekł do nich, pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Tutaj chwilę się zatrzymam na tych dwóch postawach, zarówno Mateusza, celnika, jak i tych pierwszych rybaków, których Pan Jezus powołał. Kiedy Pan Jezus powiedział, chodź za mną, zostawił to, co robi i poszedł za nim. To jest postawa, która nie znosi jakichś kompromisów.
Jeśli Pan mówi, pójdź za mną, no to idziemy za Nim. Po prostu w wierze, w zaufaniu idziemy za Nim. Tam kiedyś ktoś mówił, pozwól najpierw nam pogrzebać ojca, czy tak dalej. Zostaw umarłym grzebanie umarłych, a Ty chodź za mną. I wiele tego typu przykładów, które pokazują, że to, kim jesteśmy w Chrystusie, to jest postawa sługi, który podąża śladami swojego mistrza. Zupełnie podobnie, jak Giermek podążał za swoim wodzem. Wracając do tej historii Jonatana i Giermka, rzuca się w oczy Boże działanie. Boże działanie, ponieważ oni w dwójkę zainicjowali pewną rzecz, do której Bóg się przyznał i to posunęło się później, jak się mówi, czasem efekt domina. I co zrobił Bóg? Padł strach na obóz. To zrobił Bóg. Załoga i oddziały niszczycielskie były również przerażone. Jeszcze ziemia zadrżała. To zrobił Bóg jako odpowiedź na to działanie tego człowieka, który podjął decyzję w wierze i posłuszeństwie, by coś zrobić w tym dziele pańskim, w tej wojnie w tamtym przypadku, ale myślę, że co do idei jest to zrobienie czegoś w dziele pańskim. Boże błogosławieństwo przechodzi najśmielsze oczekiwania. Ty zaangażuj swoje małe ludzkie środki, a resztę zostaw Bogu, który dokończy dzieła. Jest taka jedna pieśń, którą być może śpiewacie też. Nasze mozolne wysiłki Pan swoją łaską wzbogaca. Ale oczekuję, żeby były te nasze pragnienie, żeby coś zrobić dla Pana. Zróbmy coś, powiedział Jonatan do Giermka. Zróbmy coś. A Bóg jest w tym z nami. Przykłady to 1 Koryntian, 3 rozdział, 6-7. To jest tekst, który pokazuje, że kim my jesteśmy, jeśli wchodzimy w to dzieło Boże, dzieło naszej misji ewangelizacji. 1 Koryntian, 3 rozdział, 6 i 7 werset. Ja zasadziłem, Apollos podlał. Czyli coś zrobiłem, zasadziłem, coś zrobiłem, podlałem. No ale te nasze wysiłki dopiero przez Boże działanie zyskują plon. To, o co nam chodzi. Bo Bóg dał wzrost. A zatem nie ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie. Każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Jest ta nasza praca, albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Wy rolą Bożą, budowlą jesteście Bożą. Współpracownikami Boga jesteśmy. Zróbmy coś, może Pan coś uczyni. Współpracujmy z Bogiem. Bóg chce, żebyśmy współpracowali z Bogiem. To jest niezwykła rzecz. Ja, mały człowiek, mogę być współpracownikiem Boga. To jest wielki przywilej, wielka Boża łaska. Drugi fragment, Księga Malachiasza. Nieco inna okoliczność, ale pokazuje również jakieś małe działanie człowieka i odpowiedź Boga, która jest zupełnie ponad miarę. To jest Malachiasza, 3 rozdział, od 10 do 12. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu. Tutaj odbiorcy Księgi Malachiasza byli wezwani, żeby przynieść całą dziesięcinę, żeby był nadmiar. To mieli zrobić w posłuszeństwie, bo to był wymóg prawa. I w ten sposób wystawcie mnie na próbę. Mówi Pan zastępów. Czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę? I zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony rolne. Wasz winograd zaś w polu nie będzie bez owocu, mówi Pan zastępów. Wszystkie narody będą was nazywać szczęśliwymi, bo będziecie krajem uroczym, mówi Pan zastępów. Wówczas to Boże błogosławieństwo przekładało się rzeczywiście na takie
materialny dobrostan, ale co do idei, która zawiera ten werset, to jest uniwersalne przesłanie, że Boże błogosławieństwo jest ponad miarę, ponad to, co możemy sobie wyobrazić. Ale przynieśmy naszą dziesięcinę, zróbmy coś, żeby Bóg rzeczywiście mógł nam nas wesprzeć w tym dziele, którego w wierze i posłuszeństwie Jemu chcemy przynieść, chcemy działać. Chodzi o to, żeby nie skoncentrować na tym, że coś muszę zrobić, tylko mam Pana, który jest przy mnie i niech to, co chcemy zrobić, rzeczywiście wynikało z tej naszej bliskiej więzi z naszym Panem. I tutaj dochodzimy chyba do dosyć fundamentalnej rzeczy, że działanie człowieka wierzącego, ono wynika z tego, że z łaski otrzymał tą zbawczą wiarę, tą zwycięską wiarę, niekiedy się mówi. W liście pierwszym Jana, w 5 rozdziale, w 4 i 5 wersecie czytamy: wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. Ale żeby tak nie skupić się za mocno na naszej wierze, to poczytajmy następny fragment. A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Wiara nasza, ale w to, że Jezus jest Synem Bożym. A gdybyśmy przypomnieli sobie jeszcze Ewangelię Jana 16:33, to wam powiedziałem, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Ta wiara, która zwycięża, ona zwycięża dlatego, że jest ktoś, kto zwyciężył. Nasz Pan zwyciężył i my przy Nim, w Nim, przez Niego, dzięki Niemu możemy zwyciężać. My sami jesteśmy mali, słabi, ułomni, ale z Nim już tacy nie jesteśmy, wsparci mocą Najwyższego. To jest niezwykła lekcja. Pan Jezus zwyciężył i w Nim możemy zwyciężyć. Nie pozwól, mówię to do siebie, mówię do każdego, kto słucha, nie pozwól, by to, co się dzieje wokół, kształtowało cię, lecz wiara i zaufanie do Boga, który pozwoli nam patrzeć na wszystko z Jego perspektywy i stanie się źródłem dobrego dzieła, które zostało nam przygotowane. Jesteśmy stworzeni przez Boga do dobrych uczynków, jak mówi Efezjan 2:9. Jesteśmy Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie do dobrych uczynków. Dla Boga nie ma przeszkody. Bóg może coś uczynić przez wielu, jak i przez niewielu. Patrząc na nasz kraj, to możemy powiedzieć, że jest nas, czyli tych, którzy należą do Pana Jezusa, jest niewielu. Ale Bóg przez niewielu może uczynić rzeczy wielkie. Może tego dokonać, bo jest wszechmocny. I to jest również dla nas pewna lekcja, żeby wszystko było możliwe dla tego, kto wierzy. Tak powiedział Pan Jezus. Jest w tym uniwersalne przesłanie, ale żeby to stało się realne w naszym życiu, musimy wpatrywać się w Jezusa i naśladować Go. Giermek szedł za swoim mistrzem. My mamy swojego mistrza, który daleko przewyższa tego ludzkiego, który był dla Giermka wzorem. Mamy patrzeć w Jezusa i naśladować Go. I ufajmy, że Bóg wesprze nas w naszej bezsilności i dokona rzeczy zdumiewających przez nas, słabych, ułomnych ludzi. Słyszeliście ostatnio zapewne słowo kairos. Pewnie brat Czesław Basara, kiedy mówił słowo, wspominał o tym. Jest takie słowo, to jest greckie słowo Nowego Testamentu, kairos, który mówi o czasie, o pewnej chwili. Mówi o tym, że jest taki moment w naszym życiu, kiedy trzeba podjąć ten wysiłek, podjąć ten trud i podjąć określone działanie. Taki odpowiedni czas dla Jonatana był właśnie wtedy. Chodź, zróbmy coś. I teraz warto się zastanowić, czy nie jest to dla mnie odpowiedni czas teraz. Ten czas się nigdy nie powtórzy, żeby coś zrobić dla Pana w Jego świętym dziele. Misja i ewangelizacja w naszym kraju to jest potrzeba chwili. Nasz kraj potrzebuje misjonarzy, potrzebuje tych, którzy będą głosić Ewangelię i to w najróżniejszy sposób.
teraz, kiedy jesteśmy zamykani w domach, mamy okno, na przykład w postaci internetu, w postaci telefonów, w których możemy dzwonić, nie jest w stanie nam przeciwnik odebrać tych możliwości, które mamy dzięki wsparciu naszego Boga. Na koniec chciałem przytoczyć ważny fragment z Listu do Hebrajczyków, 12 rozdział, który wydaje mi się tak podsumuje wszystko. Całą tą historię z Jonatanem i z Giermkiem, którzy w obliczu tych zmagań wojennych, w zaufaniu i w wierze, Jonatan podjął trud, Giermek poszedł za nim i Bóg się do tego przyznał. Zrobił rzeczy zdumiewające. My dzisiaj chcemy, patrząc na tamte historie, jednak wiedzieć, że mamy przede wszystkim naszego Pana, w którego chcemy się wpatrywać. I List do Hebrajczyków, 12 rozdział, od 1 do 3, tak mówi. Dlatego i my, mając wokół siebie tak wielki obłok świadków, przypominałem sobie, 11 rozdział przed chwilą wymienia z historii wielu tych świadków. No, Jonatan bezpośrednio tam nie jest wymieniony, ale rozumiemy, że on też jest tym bohaterem, tym wiernym świadkiem, z którego czerpiemy lekcje. Ale mamy ten obłok świadków po to, żeby zrzucić z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas mocno oplata. I z wytrwałością biegnijmy w wyznaczonym wyścigu. Niektóre przykłady oddają w wyznaczonym boju, czyli w tej walce, która została nam dana. Biegnijmy w wyznaczonym boju. Ale jak biegnijmy? Drugi werset. Patrzmy uważnie na Jezusa. Tu cytuję w tej chwili z przekładu Toruńskiego Nowego Przymierza. Patrząc uważnie na Jezusa. To jest istotna wskazówka do tego, żeby do Ewangelii, do czytania Ewangelii, studiowania Ewangelii, wracać stale i wciąż inspirować się tą treścią, która nam została dana przez naszego Pana, żeby się uważnie przypatrywać, który jest początkiem i końcem naszej wiary, tym, który zainicjował i tym, który będzie do końca, który w miejsce leżącej przed nim radości wycierpiał krzyż, znosząc jego hańbę i zasiadł po prawicy tronu Boga. Rozważcie bowiem, to jest znowu, patrzcie uważnie, ten drugi werset tutaj mówi, rozważcie bowiem, myślcie o tym, zastanawiajcie się nad tym, co zrobił nasz Pan. Jakim jest ten, który wycierpiał od grzeszników przeciwko sobie tak wielki sprzeciw? Rozważajcie bowiem, myślcie o tym, co przeżył Pan Jezus. I teraz, jaki z tego jest skutek? Abyście zmęczeni nie osłabli na duszy. Abyśmy nie osłabli na duszy. To wpatrywanie się w Chrystusa i podążanie za Nim, to jest po to, żebyśmy nie upadali na duchu. I jest taka piękna pieśń, którą mam nadzieję, że zaśpiewamy bezpośrednio po tym kazaniu. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Kiedy ja tą pieśń pierwszy raz usłyszałem, to ona mnie urzekła, bo pokazuje, że wpatrywanie się w Chrystusa to dotyczy każdego momentu naszej historii. Zaczyna się od, kiedy zostało to zainicjowane, kiedy Pan Jezus stał się dla nas naszym Zbawicielem, kimś dla nas najbliższym, aż do momentu, kiedy dotknie nas śmiertelna dłoń, tak mówi ostatnia zwrotka. Ale w tym wszystkim patrzmy na Pana Jezusa, który jest początkiem i dokończycielem. A dzisiaj, patrząc na Pana Jezusa, mając świadomość, że jesteśmy blisko Niego, róbmy coś, podejmijmy coś. Co to będzie? Niech to będzie efekt tego naszego osobistego zaangażowania w dzieło Pańskie, naszego osobistego pragnienia, by uczynić dla Pana coś jeszcze więcej, by w tej rzeczywistości nie siedzieć, ale rzeczywiście iść z przesłaniem dobrej nowiny do tych, którzy giną. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Niech to będzie końcowa puenta, końcowe przesłanie tego słowa. Amen.
Jakiś czas temu Samuel na koniec zachęcił nas do praktycznego stosowania słowa. Dzisiaj brat Krzysztof pokazał bardzo praktyczną historię zaufania do Pana Boga. I wybrzmiały też słowa posłuszeństwa, pójdź za mną. I z tego miejsca kolejny raz chcielibyśmy was zachęcić do tego, żeby iść śladami naszego Zbawiciela. Do tego, aby chodzić codziennie w zaufaniu do naszego Zbawiciela. Aby tak jak w tej historii ufać Panu, że to, co ma dla nas, jest dobre. Zachęcamy też do regularnej społeczności w waszych domach, w cichym czasie, kiedy będziecie mieli ze Słowem, aby to, co czytacie, przenikało wasze serca, abyście się zmieniali, abyście poprawiali, bo Pan Bóg stworzył nas po to, abyśmy odbijali Jego chwałę, abyśmy żyli w świętości i abyśmy kroczyli za naszym Zbawicielem. Chodźmy za Nim i nie ustawajmy w tym chodzeniu. Mamy ciężki i trudny czas, ale chodźmy za Nim. Do tego was zachęcamy w nadchodzącym tygodniu, abyście korygowali siebie, abyście chodzili w zaufaniu do Pana. A jeżeli Pan nie przyjdzie, jeżeli nas nie zabierze, to zachęcamy do spotkania już za tydzień.